Rolnicze wieści z Interwaksem. Rolnicze wieści z Interwaksem. Witamy Państwa bardzo serdecznie. 40. wydanie naszej audycji. Ostatnie w sierpniu. Takie dożynkowe. Wszak w wielu miejscach właśnie w ten weekend, a szczególnie dzisiaj, odbywają się dożynki. Święto plonów na pałukach i w północnej Wielkopolsce pełną parą. Pełną parą również trwają przygotowania do 10. Wojewódzkiego Konkursu Orki, organizowanego przez Interwaks i Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. A szczegóły już dzisiaj. Także słuchajcie, drodzy Państwo, będziemy mówili o tym wspaniałym wydarzeniu, jaka jest wspomniana Orka. A na początek jeszcze flesz rolniczych wieści. Następnie Witek Stańco w Klubie Hodowców Bydła mówił będzie o mastitis. Wiesz, Radku, co to takiego? Pojęcia nie mam. Więc słuchaj uważnie wykładu Witka. Nie będę zielony. A jak mówimy o zielonym, to magazyn Prosto z Pola z Krzysztofem Skibińskim i Michałem Lewandowskim z Nasiona Wronkowski porozmawiamy dzisiaj o pszenicy ozimej. Gości dzisiejszego odcinka będzie aż trzech. Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek, prezes Interwaksu Wacław Górny i Mirosław Smaruj z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Przedstawimy też zwycięzcę ubiegłotygodniowego konkursu, ogłosimy nowy i się pośmiejemy. Do tego muzyka, będzie country, będzie klasyka i... I niekoniecznie mocno znane perełki. A zatem zapraszamy i życzymy miłego słuchania. Rolnicze wieści z Interwaksem. Sylwia Wysocka, Radosław Nowak. Flesz rolniczych wieści. Aktualne terminy składania wniosków o dopłaty i dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dopłaty bezpośrednie, wsparcie obszarowe, płatność dla małych gospodarstw do 31 sierpnia. W zakresie interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych, rolnictwo ekologiczne, dodatkowy termin naboru na zmianę wniosku do 31 sierpnia. Pozostałe nabory, rekompensaty z Funduszu Ochrony Środowiska, wnioski do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, również do 31 sierpnia, zwrot akcyzy na paliwo rolnicze, wnioski do gminy lub urzędu miasta, do 31 sierpnia, Locha Plus, zgłoszenie do 31 sierpnia oznakowania świń urodzonych w gospodarstwie od 15 marca do 15 sierpnia 2023 roku. Obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi kilka naborów wniosków. Rolnicy mogą się ubiegać m.in. o dopłaty do materiału siewnego czy o płatność dla małych gospodarstw. Za chwilę ruszą także kolejne nabory, m.in. popularna premia dla młodego rolnika czy też dotacja na rozwój małych gospodarstw. Najważniejsza impreza rolnicza na pałukach zbliża się wielkimi krokami. Jubileuszowy, bo 10. Wojewódzki Konkurs Orki organizowany przez Interwaks oraz Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą już 10 września. Równolegle do konkursu Orki odbywać się będą piknik rodzinny z Interwaksem, piknik wieprzowina na co dzień oraz konkurs slalom kobiety na zetory. Na polu w Podgórzynie na Państwa będzie czekać dobra muzyka, konkursy z nagrodami oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Kolejnym stałym punktem programu jest prezentacja oferty firm współpracujących oraz pokazy maszyn, podczas których każdy zainteresowany będzie miał możliwość porozmawiania ze serwisantami oraz osobistego testowania maszyn. Zapraszamy 10 września do Podgórzyna. Wczoraj w Rogowie odbyły się powiatowe i gminne dożynki 2023. Starostami dożynek byli Iwona Szymczak i Krystian Jarmuszkiewicz. Starostami dożynek gminnych Elżbieta Chmielewska i Marcin Owczarzak. Nie zabrakło przemówień, w tym wójta gminy Rogowo Tomasza Michalczaka, który swoje przesłanie wygłosił w pałuckiej gwarze, a oto fragment tego, co wczoraj mieszkańcy usłyszeli na imprezie w Rogowie. Szanowne gospodarze, dostojno starościno i starosto powiatowych, a zarazem też gminnych dożynków i wy zacne goście, jak też zgromadzono tu wiaro ze gminy i powiatu. Radość mnie rozpiro, że spotykam was na tym naszym powiatowym i gminnym dożynkowym świętowaniu, co by dziękować, jak stary obyczaj nakazuje, za to, co latość z roli zebrane i co by wdzięczność okazać gospodarzom ze Zbarciński, Gąsawski,
Janowiecki, Łabiszyński, Żniński i Rogowski gminy. Bóg wam zapłać, że przyjęliśta zaproszenie i jako gospodarz do Żynków witam was od serca w Rogowie. Dla tych, co żyją z roli, obrodzają ją, a potem plony z niej zbierają, nie ma ważniejszego święta niż do Żynki. W obchodzunek jej już łopustoszałe pola zwiastują fajran gospodarskiego trudu. Bóg wam zapłać, nasze pałuckie gospodarze, za zniesione tu strojne wince i darowany dorodny chleb. Takie wince i taki chleb mogły wynieść ino spod ręki zmyślnych, robotnych i zaradnych gospodyniów i gospodarzy, którym winny jest naszą wdzięczność i szacunek. Tym bardziej, że latoś nie było letko. Podziwią was, bo daliście se radę z posuchą i nie załamały was kłopoty, jakie przyniosła wojna, co po sąsiedzku się dzieje i was tyż dotyką. Jako gospodarz kłonią się wam nisko i obiecuję te dożynkowe dary z trudu waszego zrodzone sprawiedliwie między wszystkimi podzielić. Bez lata zmieniała się polsko wieś, a łot od czasu, jak weszli do europejskiej familii, zmieniał się jeszcze krzywci, dzięki unijnym pieniądzom. Dożynki zakończyły się koncertem gwiazd, który poprowadził szef waszego Radia FM Darek Piekarski, a jednym ze sponsorów, w tym nagród w konkursach, była firma Interwax. Był to flash rolniczych wieści. Once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, yeah. Somehow I know I'll be strong. For once I can tell what my heart used to dream of, long before I know, ooh, someone wants. Audycja zawiera lokowanie produktu. Ulokowano produkty firmy Nasiona Wronkowski. Pszenica Liberia, pszenica producent. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaxem. Now I had the time of my life. Oh, yeah. No one ever felt like this before. Yes, I swear it's the truth. And I owe it all to you. Cause I had the time
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember, babe, you're the one thing. Oh, but I can't get enough of, no, babe. Oh, but I'll tell you something. This could be. It's the truth, and I owe it all to you. Hey, baby. With my body and soul, I want you more than you'll ever know. So we'll just let it go. Don't be afraid to lose control. And I know what's on your mind when you say, oh, stay with me now. Stay with me, and remember, you're the one thing I can't give enough of. I'll tell you something, baby, and this could be love. It's the truth, and I owe it all to you, 'cause I have the time of my life, and I shut you every open door till I found the truth, and I owe it all to you. Klub Hodowców Bydła. Klub Hodowców Bydła, Witek Stańco i Sylwia Wysocka. Witku, a dzisiaj o zapaleniu wymion, taki temat na czasie, bo upały. Dokładnie tak. Dzisiaj powiemy parę słów na temat mastitis. Problem mastitis w ostatnim czasie, czyli mam tutaj na myśli porę roku, bardzo się nasilił. Na pewno częstą przyczyną były, są i będą upały. Nie będę się w tej audycji rozwodził na temat, co jest taką tą przyczyną mastitis i jakie jest tego podłoże, bo hodowcy doskonale znają ten problem i się z nim bardzo często borykają. Ja jednak dostrzegam inny problem. Jak długo i czy warto do upadłego, można powiedzieć, walczyć i leczyć taką sztukę. Wielu hodowców zgadza się z tym, że są sztuki notorycznie nawracające z tą przypadłością i są takie, które nie mają z tym w ogóle żadnych problemów. Ja w sposób odważny powiem, że sztuki, które wcześniej cierpiały na podkliniczne czy kliniczne mastitis lub w przeszłości, mówiąc kolokwialnie, zaliczyły znaczny wzrost komórek somatycznych, mówimy tutaj o tak zwanych milionerkach, takie próby leczenia nie mają moim zdaniem żadnego sensu. Dlaczego i co mówią dane przede wszystkim na ten temat? A mówią one tyle, że leczenie wszystkich przypadków mastitis jest skuteczne tylko w 30%. Wiem, że nie chce się w to wierzyć, ale tak jest. Musimy zdać sobie sprawę, że samo zapalenie wymienia to nie tylko spadek mleka w laktacji, przypuśćmy nawet do 7 czy tam 10%, można powiedzieć już od 0,5, ale każdy stan zapalny nieodwracalnie to wymię uszkadza. Teraz to co najważniejsze, jeśli chodzi o koszty. Inaczej one wyglądają w pierwszej laktacji, a zupełnie inaczej będą wyglądały w kolejnych. I tak w pierwszej laktacji takie zapalenie można skosztować nawet 1250 zł, a w kolejnych laktacjach aż do 2000 zł. W kolejnych drożej, no każdy hodowca się spodziewa dlaczego, bo po prostu nie sprzedajemy mleka, no i leki, które trzeba kupić, za które trzeba zapłacić. Druga zależność jest taka, że im wcześniej zapalenie w laktacji się pojawi, tym jego leczenie jest droższe. Problemy, można powiedzieć, od 60 dnia laktacji będą kosztowały w przybliżeniu, przypuśćmy, ponad 2000 zł, a zapalenie, które pojawi się po 250 dniu na przykład, to będą kosztowały połowę
tego. Wynika to wszystko oczywiście z większych strat mleka i ważne jest też, co zaatakuje wymiona. I tak najbardziej kosztowne są zapalenia spowodowane przez Staphylococcus aureus, czyli tutaj gronkowiec złocisty. Nawet taki koszt leczenia może być zamknąć się w granicach 3,5 tysiąca złotych. Escherichia coli, to się też każdy spodziewa, to jest około 2,5 tysiąca. Patrząc na te koszty, trzeba się zastanowić, czy danej sztuki nie przekierować na inny typ użytkowania, czyli tutaj mam na myśli, no, czy zamiast mleka, to nie przekierować takiej sztuki na mięso. Tym bardziej, że 40% krów z mastitis i tak wcześniej opuszcza oborę. Przy dzisiejszych cenach mleka, zanim podejmiemy decyzję o leczeniu, musimy na szali położyć zyski i straty, czy ta krowa odda nam poniesione koszty. Często hodowcy wiedzą, czego mogą się spodziewać po danej sztuce i to właśnie hodowca najlepiej potrafi ocenić. Bo może być tak, że krowa wyzdrowieje, no i bardzo dobrze, tylko tutaj znowu przychodzą dane, które mówią, że 1/4 krów, no bo to jest praktycznie 23%, choruje ponownie. Pojawiają się koski w mleku, opuchlizna wymienia, gorączka i to w ciągu nawet 90 dni jest nawrót. Jeżeli sztuka nie jest w ciąży, powinna być moim zdaniem brakowana ze stada. Rozważając leczenie, musimy przeprowadzić diagnostykę patogenów. Większość zapaleń wywołują bakterie gramujemne lub w ogóle nie stwierdza się patogenu w mleku. Co nam to mówi? Nie ma patogenu, no to oczywiście antybiotyk nie będzie działał. Przy patogenach gram dodatnich w większości przypadków możemy zrezygnować z antybiotyków. To pokazują najnowsze badania przeprowadzone na stadach 240 krów. Tylko w przypadku klebsielli zawsze musimy podawać antybiotyk. Na podstawie badań i artykułów naukowych różnych ekspertów można stwierdzić, że leczenie nie ma sensu, gdy krowa miała wcześniej subkliniczne lub kliniczne mastitis. Sprawa wygląda tak, że krowa po leczeniu musi produkować mleko przynajmniej przez 3,5 miesiąca. No, chodzi o zwrot poniesionych kosztów, nakładów. No i jeszcze jedna sprawa, można powiedzieć taka na koniec. Coraz śmielej mówi się o zasuszaniu krów właśnie bez podawania tak zwanej osłony z antybiotyku, czyli bez antybiotyku. Oczywiście przy zdrowym wymieniu, gdzie liczba komórek somatycznych nie przekracza 200 tysięcy na mililitr, jak najbardziej tak. W wyniku przeprowadzonych wielu badań i doświadczeń w ćwiartkach z niską liczbą komórek somatycznych nie zaobserwowano różnic. Jednak tam, gdzie liczba komórek somatycznych była wysoka, niezastosowanie antybiotyku no zawsze przynosiło poważne problemy. Chociażby w prawie 35%, można powiedzieć, przynosiło to nową infekcję na początku laktacji, czyli to, co mówiliśmy, czyli ta droga opcja, no bo im wcześniej mastitis zaatakuje, tym ponosimy większe koszty. Wniosek jest taki, że w zdrowych stadach możemy zrezygnować z antybiotyku bez obawy o pogorszenie się stanu zdrowia wymion. Czyli Witku, z tego, co mówisz, przy nawracającym mastitis lepiej wyeliminować daną krowę ze stada. Tak, lepiej wyeliminować daną krowę ze stada, ponieważ koszty są naprawdę niespółmierne do osiąganych zysków, jakby nie patrzeć, bo jednak ta krowa nie dość, że nie odda nam tych poniesionych kosztów i tych problemów i niepotrzebnego stresu. No i jest bardzo duże ryzyko, że ponownie zachoruje. Te problemy będą narastały właśnie z tego powodu, że tak jak mówiłem, każde zapalenie praktycznie tą tkankę kurczową wymienia niszczy wymię nieodwracalnie. Dlatego raczej z takiej sztuki już ciężko mówić, że cokolwiek dobrego z niej będzie. A leczenie bardzo kosztowne. Dokładnie tak. To był Klub Hodowców Bydła, Witold Stańco i Sylwia Wysocka. Magazyn prosto z pola. Magazyn prosto z pola, Krzysztof Skibiński, Interwax. Witam. Michał Lewandowski, Wronkowski Nasiona. Dzień dobry. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o rzepaku, jęczmieniu, życie i pszenżycie. A dzisiaj ozłocimy Was. Odmiana, która uwalnia plon, odmiana, która produkuje swój plon, to będzie Liberia oraz producent. Dwie z odmian, na które stawiamy w tym roku. Chciałbym zacząć od Liberii. Tak, jeżeli chodzi o Liberię, to jest najnowsza odmiana w portfolio firmy Wronkowski i w firmy Interwax. Debiutowała tak naprawdę w ubiegłym roku w bardzo niewielkiej ilości. W tym roku mamy już sprzedaż szeroką. A czym, Michale, wyróżnia się Liberia od pozostałych odmian, które dotychczas były w katalogu? To, co udało się zaobserwować na etapie badań rejestrowych i na etapie już reprodukcji nasiennej, czyli plantacjach nasiennych, to przede wszystkim pokazała bardzo dobrą odporność na stresowe warunki pogodowe. Mówimy tutaj o warunkach takich, gdzie mamy za dużo wody i warunkach takich, w których tej wody brakuje. Te drugie jakby w ostatnich latach ważniejsze, natomiast są też regiony w kraju, gdzie tej wody jest za dużo.
i tam też sobie Liberia bardzo dobrze radzi. Bardzo fajnym przykładem było i obserwacją było miejsce, gdzie mieliśmy u naszego plantatora 3 różne odmiany pszenicy, 2 nie były z naszego portfolio i mieliśmy w jednej agrotechnice, w jednym terminie siewu możliwość porównania Liberii z 2 konkurencyjnymi odmianami. Tam była bardzo fajna sytuacja, bo akurat na drodze dzielącej te pola była ambona. Na ambonie, jak wszedłem na ambonę i zobaczyłem sobie przepaliska na pszenicach tych konkurencyjnych, gdzie 60-70% pola tak naprawdę siadło i spojrzałem na Liberię, gdzie pojawiały się pojedyncze przepaliska, ale tak naprawdę bez większego znaczenia, no to już jakby byłem pełen optymizmu. No a finalnie z tych plantacji nasiennych plony, które się pokazały, no to Liberia, była Liberia i długo, długo nic, dopiero potem tam te 2 odmiany. Także to też dwa fajne cecha Liberii. Czyli bardzo dobra zimotrwałość, grube i wyrównane ziarna, sztywna, mocna słoma. Tak, na uwagę jeszcze zasługuje wplecenie jakby w genotyp 2 genów odporności na mączniaka prawdziwego i 3 genów odporności na rdzę brunatną. Tak jak na tą rdzę brunatną jeszcze nie mieliśmy okazji się przekonać, czy tak super działa, chociaż zakładam, że tak. Tak, jeżeli chodzi o mączniaka prawdziwego, w tym roku w wielu miejscach mączniak zaatakował bardzo późno. I w wielu miejscach, tam gdzie zabieg T2 był robiony dość wcześnie, nie chronił już przed mączniakiem wtedy, kiedy był atak. I mieliśmy fajny przykład, bo mieliśmy poletka doświadczalne, gdzie były odmiany nasze i były odmiany z kilku innych hodowli i od kilku innych producentów i generalnie na wszystkich był mączniak, tylko nie było go na Liberii. Tu mówimy też o naszych odmianach, gdzie ten mącznik atakował w takim momencie, że trzeba było robić zabiegi czyszczące. Liberia utrzymała się czysta. Druga z odmian to odmiana, która już towarzyszy nam kilka sezonów. Jest to producent. Odmiana, która zachwyca nas stabilnością. Nie mamy problemu tutaj z jakimś rozchwianym plonowaniem co do lat. Jest to odmiana, która naprawdę radzi sobie wyśmienicie z plonowaniem. Tak, jak powiedziałeś, ta stabilizacja producenta, bo mówimy tutaj o odmianie producent, pokazuje, że jest odmiana, która jeszcze na lata zagości w portfolio naszym i Interwaxu. Dlaczego? Przede wszystkim jest doceniana przez klientów, którzy są zmuszeni do stosowania monokultury, bo to jest odmiana, która jest specjalistą w właśnie takich zasiewach. Tak samo o monokulturze mówimy w momencie, kiedy wysiewamy pszenicę po kukurydzy, dlatego że te same patogeny fuzaryjne zostają nam w glebie po kukurydzy co po zbożach i tutaj musimy zwracać uwagę na odmiany, które mają wysoką odporność na choroby fuzaryjne. Mówimy tutaj o chorobach podstawy źdźbła i o fuzaryzie kłosa. 2 najważniejsze aspekty. I producent ma bardzo wysoką odporność, jeżeli chodzi o te 2 choroby. Do tego jest odmianą, która się bardzo dobrze krzewi, czyli może być wysiewana bardzo późno. Mamy klientów, którzy regularnie sieją producenta już w listopadzie i on sprawdza się zarówno w plonie, jak i w jakości tego plonu. Jeśli chodzi o jedną i drugą odmianę, Liberia to pszenica, którą już w zeszłym sezonie sprzedawaliśmy. Wprowadziliśmy dość sporą ilość tego w rynku. Naprawdę cieszą nas informacje zwrotne od klientów. Najlepszą chyba informacją zwrotną to jest ponowne zamówienie danej odmiany na kolejny sezon. Myślę, że to jest chyba najlepsze, co możemy usłyszeć. No tak, bo powtarzalność bierze się z tego, że dana odmiana sprawdziła się na polu. Także tak jak tu i producent te wiele lat ma swoje grono swoich fanów, tak teraz Liberia będzie zdobywać rynek. Dlatego, że to jest bardzo mocna pszenica i bardzo dobrze sobie radzi. W kolejnym odcinku spotkamy się i omówimy 2 kolejne pszenice, które mamy z firmy Nasiona Wronkowski. My zaufaliśmy firmie Wronkowski Nasiona. Tym zaufaniem odmian, które wprowadziliśmy na rynek, obdarzyli nas nasi klienci i cieszę się, bo wspólnie nam to wszystko bardzo dobrze wychodzi. Tak, generalnie ważne jest, żeby wiedza, którą przekazujemy, była wiedzą praktyczną, a nie tylko wiedzą teoretyczną katalogu. To był magazyn Prosto z Pola, Krzysztof Skibiński, Interwax. Dziękuję bardzo. I Michał Lewandowski, Wronkowski Nasiona. Dziękuję bardzo. Dziękuję panowie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Ulokowano produkty firmy Nasiona Wronkowski. Pszenica Liberia, pszenica producent. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaxem. Gość Rolniczych Wieści z Interwaxem. Rolnicze Wieści z Interwaxem, a gościmy dzisiaj Ryszarda Kieszka, prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, Mirosława Smaruja z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej oraz Wacława Górnego, szefa firmy Interwax, współorganizatora 10. Wojewódzkiego Konkursu Orki w Podgórzynie. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jak doszło do tego, że na Pałukach mamy taki konkurs, panie Mirosławie? Stało się tak dlatego, że ja akurat wywodzę się z powiatu
Mogileńskiego, gdzie są dość dawne już tradycje konkursów orki, a konkretnie chodziło nawet do szkoły w Bielicach, gdzie te konkursy zaczęły funkcjonować. Nawet trzy pierwsze edycje naszego wojewódzkiego konkursu orki przeprowadzaliśmy na terenie Bielic. Później mieliśmy troszeczkę inne oczekiwania, inne pomysły, no i postanowiliśmy, że spróbujemy się rozwinąć w innym miejscu. Padło na Podgórzyn z tego powodu, że mamy tutaj zaprzyjaźnioną firmę Interwax z jej prezesem Wacławem Górnym. No i od tego czasu już jest to siódma edycja w Podgórzynie, a dziesiąta w ogóle jubileuszowa jest przeprowadzana na terenie powiatu żnińskiego, a konkretnie w miejscowości Podgórzyn. Konkursy, część kulinarna, promocja. Panie Ryszardzie. Stała się tradycja, że oprócz tego, że przeprowadzamy konkurs orki, oprócz tego, że jest piknik rodzinny Interwaxu, to staramy się promować żywność. W tym roku będziemy promować mięso wieprzowe. Postaramy się ugościć wszystkich uczestników, ponieważ przewidzieliśmy również grochówkę robioną na wieprzowinie, a więc tego jedzenia będzie sporo, dlatego że jeżeli zapraszamy rzesze ludzi, to chcemy ich poczęstować dobrym produktem, które nasi rolnicy wytwarzają. Ja przypomnę tylko, że mimo spadku produkcji trzody chlewnej, to nadal powiat żliński jest największym producentem wieprzowiny w województwie kujawsko-pomorskim. W związku z tym nas się prosi, żebyśmy tutaj pokazywali swój wyrób i promocję. Przy promocji wieprzowiny będą organizowane konkursy dla dzieci, młodzieży, dla pań, dla mężczyzn. Starym powiedzeniem mówi, że jeżeli chcesz przekonać kogoś do produktu, to przekonał przede wszystkim osoby, które przygotowują ten produkt. A więc to musimy dotrzeć do pań, do gospodyń, które mają sięgać po wieprzowinę i przygotowywać swoim rodzinom. Kiedyś, będąc w Barcelonie, widziałem, jak się przyzwyczaja dzieci do spożywania owoców i warzyw. A więc takie małe przedszkolaki były prowadzone na giełdzie i każdy musiał zjeść jeden owoc i jedno warzywo. Na moje pytanie, dlaczego takie małe dzieci przeprowadzacie? Bo one będą miały smak dzieciństwa. W związku z tym, dlatego robimy również konkursy dla dzieci. Mam nadzieję, że nagrody, które są, będą na tyle atrakcyjne, że zabawa będzie przednia. Oczywiście uczestnicy konkursu orki też będą nagradzani, chyba tak jak co roku to już się tradycją stało, że nikt bez nagrody nie odchodzi. Wojewódzki konkurs to też rodzinny piknik z Interwaxem. Panie Wacławie. W tym roku będzie wyjątkowy ten piknik, ponieważ Interwax 13 września będzie obchodził 33. rocznicę powstania. Więc przygotowaliśmy masę atrakcji. Będą konkursy z nagrodami, będą gry i zabawy dla dzieci, tak jak co roku. Będzie pokaz sprzętu rolniczego, to znaczy około 10 ciągników z różnymi maszynami będzie jeździło po polu i każdy z chętnych będzie mógł osobiście przetestować ciągnik z maszyną. Będzie około 60-70 stoisk firm, które współpracują z Interwaxem. Będzie konkurs tor przeszkód kobiety na zetory. W ubiegłym roku około 19 kobiet wzięło udział w tym konkursie. Były to zawody bardzo emocjonujące. Będzie bardzo ciekawy występ zespołu na scenie. Zdradzę tylko, że ten zespół przyjedzie z bardzo daleka. I mamy dodatkową atrakcję w tym roku. Pan Włodarczak, na którego polu będzie się odbywała cała impreza, wymyślił, zaproponował konkurs orki retro. Będzie to konkurs przeprowadzony starymi zetorami. Będzie prawdopodobnie jeden na wysokich kołach, drugi na niskich kołach. Będą bardzo stare pługi, ale będzie to konkurs przeznaczony tylko dla uczestników powyżej 65 roku życia. Jak retro, to retro. To senior. Także serdecznie wszystkich zapraszam na pole do Podgórzyna. Panie Mirosławie, a jaki cel organizacji wojewódzkiego konkursu orki? Jest kilka celów, które chcemy zrealizować przy okazji organizacji konkursu orki, które nam przyświecają od wielu lat. Przede wszystkim jest to promocja tej najważniejszej uprawy polowej, czyli orki. Samej orki, która coraz częściej jest wypierana przez systemy bezorkowe. Tutaj nawet często ekosystemy. Tak. Moi znajomi często nawet pytają mnie, jak to tutaj jest promowana ogólnie nawet w ekoschematach bez orka, a wy orzecie. No ja na to odpowiadam bardzo prosto. To, że nie orzemy,
to nie znaczy, że mamy przestać potrafić to robić. Drugim takim celem jest też promocja samych uczestników, którzy tutaj przyjeżdżają z całego województwa, będą reprezentanci praktycznie każdego powiatu. Oni wkładają to wiele wysiłku, swój czas. Są to dla nich także i emocje. Także zapraszamy do uczestnictwa w konkursie i wszystkich wydarzeniach, które będą miały miejsce na polu, a także zapraszamy i widownie zwiedzających. Zaczynamy 10 września. O godzinie 9 zaczyna się konkurs orki dla uczestników. Oficjalne otwarcie będzie miało miejsce o godzinie 11. Dlatego zapraszamy już nawet troszeczkę wcześniej, bo tutaj na polu będą oczywiście działy się już różne rzeczy. Również przy okazji tej naszej wspólnej imprezy wystąpiła Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza do ministra rolnictwa i minister rolnictwa przydzielił kilka odznaczeń zasłużonych dla rolnictwa, które będziemy chcieli wręczyć rolnikom z naszego tutaj powiatu przy okazji tej imprezy. Bo to nie tylko konkurs orki, ale i święto rolnictwa. Mamy nadzieję, że konkurs orki stał się rozpoznawalną marką. A co w ramach pikniku rodzinnego z Interwaksem? Będą różne konkursy, między innymi rzut podkową, a mamy w Żninie tradycję, ponieważ tu się odbywają Mistrzostwa Polski, więc będzie profesjonalna komisja i każdy będzie mógł spróbować swoich sił. Będzie rzut oponą, będzie przeciąganie ciągnika. Też nie chcielibyśmy tych konkursów robić zbyt dużo, ponieważ jeżeli wystawi się tam bardzo dużo firm, które z nami współpracują, to też rolnicy i uczestnicy muszą mieć czas, aby przejść te punkty, zobaczyć, zorientować się, jakie są nowości. Muszą mieć czas na skorzystanie z pikniku wieprzowego, zjeść coś, wypić, posłuchać muzyki, a nie tylko brać udział w konkursach. Jeżeli chodzi o dzieci, to mamy nową firmę, która zapewni nam atrakcje. Będą muchańce, będą jakieś zjeżdżalnie, będzie popcorn i wata cukrowa. Będą soczki dla dzieci, tak jak co roku będzie to wszystko za darmo. Stoiska to maszyny i żywienie zwierząt, tak? Oj, nie tylko. Interwax ma bardzo szeroki asortyment. Nie będę wymieniał wszystkiego, bo trochę nas czas ogranicza. Będą firmy z elektronarzędziami. Będzie Milwaukee, firma, z którą w tym roku podpisaliśmy umowę, jesteśmy bezpośrednim odbiorcą. Będzie firma Makita. Będzie Karcze, będzie Stihl i wszystkie firmy, które z nami współpracują. A wiecie Państwo, co w naszej ofercie się znajduje? Do tego będą banki. Narodowy Bank Polski będzie bił medal. Będą banki, które udzielają kredytów dla naszych rolników czy klientów. A jak wiecie Państwo, mamy kredyty oprocentowane 0%. Nie mamy żadnych kosztów. Do wartości czasami 5 tysięcy, 10 tysięcy, a zdarzają się i większe. Także warto do nich podejść i rozmawiać, jakie są w tej chwili możliwości. Czyli kupimy i ciągnik, i kosiarkę. Ach, nie tylko ciągnik i kosiarkę. Możemy kupić zabawki. W tym roku podpisałem umowę z firmą Hecht, która produkuje zabawki akumulatorowe dla dzieci. Przyznam się szczerze, że zrobiłem to troszkę pod swoich wnuków, bo jak kupiłem taką zabawkę dla nich i zabrałem tą zabawkę na otwarcie sklepu w Sępólni Krajeńskim i ona się tam od razu sprzedała, to pomyślałem, dlaczego nie wprowadzić tego do naszej sieci. Także będzie można na pikniku kupić też zabawki i elektryczne, i normalne z firmy Bruder. Mamy też podpisaną umowę z zabawkami dla dziewczynek, ponieważ zarzucali mi rolnicy, że dla chłopców mamy, a dla ich córek nic. Więc podpisaliśmy umowę z nową firmą. Mamy pralki automatyczne, ekspresy do kawy, suszarki do włosów, roboty. Czyli dla każdego coś dobrego. Dla każdego coś dobrego. Także zachęcam, aby obejść te wszystkie nasze stoiska, zobaczyć, co tam mamy. A na końcu można kupić albo za gotówkę, albo na polu w Podgórzynie na kredyt
nieoprocentowane. Czyli w rozwoju firmy pomagają nawet wnuki. Oj tak, dostarczają wielu pomysłów nowych i zauważam, co jeszcze można by do naszego sklepu wprowadzić, jak tą naszą działalność rozszerzyć. Czyli najlepsza wskazówka dla dzieciaków, zabierzcie na 10. Wojewódzki Konkurs Orki swoich dziadków. Dodam jeszcze, że oprócz tego wszystkiego będziemy mieli stoiska z roślinkami. Będą drzewa owocowe, będą krzewy, kwiatki. Zapraszam. W kwestii orki, jak to będzie wyglądało? Kto to będzie oceniał? Mamy stały skład sędziowski z Politechniki Bydgoskiej pod przewodnictwem profesora Lecha Gałęzewskiego. Myślimy, że są to najbardziej przejrzyste, jeśli chodzi o zasady zawody, ponieważ zawodnicy startują tylko z numerami, są oceniani po numerach i dopiero później, już przed samym ogłoszeniem, dowiadujemy się, nawet my, organizatorzy, kto tak naprawdę wygrał te zawody. Gościem dzisiejszych Rolniczych Wieści z Interwaksem byli Ryszard Kierzek, Mirosław Smaruj i Wacław Górny. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam. To był gość Rolniczych Wieści z Interwaksem. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Rolnicze Wieści z Interwaksem. 40. spotkanie dobiega końca, zanim jednak klasyka rozbrzmi w waszych głośnikach, Radosław postara się nas rozbawić. Rozbawi, nie rozbawi. Dzisiaj będzie krótko. Suchar? Nie, święta prawda bardziej. O, już się boję. Dlaczego rolnik szuka żony? No? Bo mu się traktor zepsuł. Ale sobie teraz przechlapałeś. Mam dobre kalosze, także nie ma problemu. Sądzę, że kobiety cię za to rozliczą na konkursie orki w Podgórzynie. Na co po cichu, drogie panie, liczę. Dobra, czas na konkurs. Przypominamy, do wygrania 100 euro waksów, co jest równowartością 100 zł, a zwycięzcą 39. odcinka została... Zwyciężczynią została Maria Łuczak, a wyróżniony tekst brzmi tak. Czas na polu siać o zimę, nim nadzieja całkiem minie. Czasu mamy niewiele, zaraz wszystko ściemnieje. Gdy wszystko posiejemy, wtedy odpoczniemy. No, wierszyk ładniejszy niż przeczytany, to oczywiście, wiem. Oczywiście, wierszyk ładniejszy niż jego interpretacja. Mam dzisiaj taki dzień, że musisz mnie troszkę pochwalić, bo... Kobiety cię pochwalą w Podgórzynie. Dobrze, mów o dzisiejszym zadaniu. Okej, dzisiejsze zadanie to dokończyć tekst rozpoczynający się słowami dożynki, dożynki. Rozwiązanie, czyli pełen tekst, wpisujemy w komentarzu pod postem o naszej dzisiejszej audycji na profilu waszego Radia FM. A do wygrania vouchery na 100 euro waksów, które można realizować w każdym z punktów sieci sklepów Interwax, a więc w Żninie, Barcinie, Hucie, Flantrowie, Wałczu i w Sępólnie Krajeńskim. Przypominamy, że czekamy zawsze na wasze uwagi i propozycje. Można do nas pisać na adres magazynrolniczy@waszeradiofm.pl. Kolejny konkurs, o którym przypominamy, to konkurs na logo naszej audycji. Zachęcamy do zobrazowania Rolniczych Wieści z Interwaksem. Czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na profilu facebookowym firmy Interwax. Z naszej strony dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia już w następną niedzielę o godzinie 12 na antenie waszego Radia FM. A dzisiejsze Rolnicze Wieści z Interwaksem przygotowali Sylwia Wysocka i Radosław Nowak. Przygotowali i je poprowadzili. Dobrze się prowadzimy. Tego nie będziemy państwu życzyć, bo państwo się dobrze prowadzicie. Życzymy zatem udanego niedzielnego biesiadowania. Tym bardziej, że za chwilę rozpocznie się właśnie biesiada w waszym radiu FM. Taka bardzo, bardzo dożynkowa.